Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was wreszcie na długo oczekiwany test wentylatorów, moi drodzy. 120-140 mm. Przede wszystkim będą to konstrukcje, które są przeznaczone do zastosowania w obudowach. Test będzie długi, ale słuchajcie, bardzo konkretny. Przede wszystkim mam wentylatory, które za chwilę będę testował. Zaraz Wam przedstawię bohaterów tego testu. Co będzie robione? Słuchajcie, sprawdzimy sobie na początek rozpakowanie, czyli zobaczymy, jak każdy z wentylatorów jest zapakowany, jakie ma wyposażenie dodatkowe, bo to wydaje mi się, że jest bardzo istotną kwestią. I zobaczymy mniej więcej, jak każdy z wentylatorów wygląda. Potem zostaną przeprowadzone konkretne testy. Zmierzymy sobie z odległości około 30 cm, około dokładnie 30 cm, głośność, kulturę pracy, zarówno na najmniejszych, jak i najwyższych obrotach, czyli dla 5 oraz 12 V. No i oczywiście chyba najważniejszy pomiar, a mianowicie sprawdzimy sobie profesjonalnym anemometrem wydajność tych wentylatorów. Sprawdzimy, ile powietrza jest tłaczane. Wynik tutaj, który jest odczytywany w metrach na sekundę, zostanie oczywiście przeliczony zgodnie z metodyką testową na objętość powietrza w określonym interwale czasowym, a dokładnie najpierw na metry sześcienne na godzinę, a potem na CFM-y. I na tej podstawie wykonam klasyfikację tych wentylatorów i podzielę je pod względem wydajności oraz kultury pracy. No i na koniec każdy z tych wentylatorów będzie, moi drodzy, oceniony. Nie ma tutaj jednego zwycięzcy na pewno, ponieważ nie jest to test, który ma wyłonić jednego lidera, a pokazać, jak te wentylatory się przede wszystkim sprawdzają. Który będzie cichy, który będzie wydajny, a który wentylator będzie prezentował taki najbardziej zbilansowany stosunek wydajności do kultury pracy. A teraz bohaterzy, moi drodzy, dzisiejszego testu. I moi drodzy, tutaj w myśl zasady pierwsi będą ostatnimi, ostatni pierwszymi. Rozpakowanie i sprawdzenie wentylatorów zaczynamy od Be Quiet Silent Wings 2 120 mm. Opakowanie jest dosyć duże, mam tutaj podstawowe informacje o samym wentylatorze, a także nagrodach, jakie zdobył. Jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, jest ona umieszczona z tyłu. Jest to wentylator z podpięciem 3-pinowym, konstrukcja typowo do obudów, żywotność do 300 tysięcy godzin, czyli no, dosyć wysoka, jakby nie patrzeć. Mamy również podany przepływ powietrza w CFM-ach, to jest 50,5 w metrach sześciennych na godzinę, 85,8. Mamy także ciśnienie 1,63 mm supa wody. Z wymiarów standardowe, czyli 120x120x25. Tutaj na pewno są pewne widełki. Najczęściej to jest około 10%. Jak widzicie, możemy sobie otworzyć taki wentylator. Tutaj mamy dodatkowe informacje o tym, jak on wygląda, a na górze widzimy dodatkowo elementy antywibracyjne i na dole sam w końcu wentylator. Jeżeli chodzi o zapakowanie, więc jest jak najbardziej na bardzo wysokim poziomie. Nie ma tutaj natomiast żadnych plomb zabezpieczających. Wyciągamy sobie więc nasz wentylatorek. Ok, całość wychodzi. Ok, dobra. Mamy na wierzchu. I pierwsza sprawa, elementy antywibracyjne. Moi drodzy, tu są dwa rodzaje tych elementów. Ja się chyba stosuje jedne albo drugie. Zobaczymy, jak wyglądają jedne. No, są na narożniki nakładane, z tego co kojarzę. Czarne oraz szare. Dalej mamy przejściówkę, moi drodzy, Smolex na 3 złącza, słuchajcie, 3-pinowe, natomiast zobaczcie, one są oznaczone. Tutaj ewidentnie przewody są poprowadzone, zobaczcie, do odpowiednich gniazd. I mamy rozprowadzenie 12, 7 albo 5 V. Nawet jeżeli więc nie podpinamy tego wentylatora pod płytę główną chociażby, możemy go podpiąć bezpośrednio pod zasilacz, pod złącze Molex i regulować sobie prędkość po prostu przekładając. Kolejna sprawa, elementy montażowe, słuchajcie, antywibracyjne. Tutaj to są gumowe takie podkładki oraz wykonane z tworzywa elementy. To jest jeden zestaw i drugi zestaw to są, słuchajcie, klasyczne śrubki. I tutaj Be Quiet, jak zwykle zresztą, daje 5, a nie 4. Jedna śrubka dodatkowo w zapasie. I w końcu wentylator. Zaczynamy sobie od przewodu. Słuchajcie, podpięcie 3-pinowe. Przewody, jak widzicie, są czarne, a oprócz tego mamy oplot. Przewód jest dosyć długi. Teraz trzeba wyjąć ten wentylator. Silent Wings 2. No, dodatkowo na, słuchajcie, elementach tutaj rotora mamy wykonaną z gumy też taki o-ring.
również będzie pewnie działał antywibracyjnie, gdyby tutaj się to na czymś opierało. No i oczywiście mamy z charakterystycznymi żłobieniami łopaty wentylatorów. Jeżeli chodzi o ilość, to mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem łopatek. Tak wygląda, moi drodzy, Silentwings 2. Kolejny wentylator w teście, Shadowwings 2, 120 mm, półka premium od Be Quiet. Jeżeli chodzi o opakowanie, to w zasadzie niczym się nie różni. Najważniejsze elementy specyfikacji technicznej, żywotność 200 tysięcy godzin, czyli trochę niższa niż u poprzednika. Podpięcie również 3-pinowe, przepływ powietrza na poziomie 76,2 cfma. I jeżeli chodzi o zasilanie 5-12V, standardowy wymiar 120x120x25 mm. Jeżeli chodzi o zapakowanie, to tutaj na pewno będzie tego mniej, bo samo opakowanie jest mniejsze, tak się przynajmniej wydaje. Tu już nic więcej nie ma. Jak widzicie, wentylator jest dodatkowo w takim kartonowym pudełeczku. Mamy instrukcję, jak ten wentylator należy zamontować. I tutaj chyba z boku będą jakieś akcesoria, zgadza się. Tu mamy akcesoria i tutaj mamy akcesoria. Nie, tu jest tylko przewód od wentylatora. No i zobaczmy, różnice już widać. Przede wszystkim tak, mamy takie same jak w przypadku wcześniej pokazywanego wentylatora Be Quiet, również antywibracyjne gumki plus wykonane z tworzywa elementy montażowe. Jest przejściówka, słuchajcie, na 3-pin, ale zobaczcie, to jest z Molex, już jest kolorowa, a nie tylko i wyłącznie czarna i tylko 7x7V, czyli tutaj już nie ma takiej regulacji i estetyka też jest gorsza. Jeżeli chodzi o podpięcie, to tak jak czytałem, 3-pinowe, przewód jak widzicie czarny, ale już też bez oplotu. Mamy dodatkowo także na pierścień o-ring taki wykonany z gumy z jednej jak i z drugiej strony i mamy elementy antywibracyjne już tak powiedzmy fabrycznie założone. Jeżeli chodzi o łopatki, no to wyglądają one identycznie praktycznie jak w tym modelu, który pokazywałem Wam przed chwilą i ilość łopatek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, czyli dokładnie pod tym względem to samo. Różnice pierwsze już są. Kolejny wentylator to Mistral 140 od Silentium PC. Podstawowe informacje techniczne mamy również z tyłu. Wentylator ten jest 140 mm. Wymiary jak na 140 standardowe, 140x140x25 mm. Prędkość obrotowa maksymalnie około 1000 rpmów, a przepływ powietrza na poziomie 56 cfmów. Zasilanie 5-12V. Podpięcie 3-pinowe, żywotność określana na 50 tysięcy godzin. Zobaczmy, co jest w opakowaniu. W opakowaniu z akcesoriów na razie wydobyłem jedne. Zobaczymy, czy jest tutaj coś jeszcze. Nie, nic więcej nie ma. A więc tutaj mamy tylko i wyłącznie antywibracyjne gumeczki, podkładki oraz 4 zwykłe śrubki. Jeżeli chodzi o sam wentylator, sobie od razu rozkręcimy. One tak za chwilę będą testowane. Podpięcie 3-pinowe, przewody są już kolorowe, ale oplecione. Ten oplot, jak widzicie, jest takiej średniej gęstości, ani super gęsty, ani też nie jest super rzadki. Jeżeli chodzi o sam wentylator, no to on jest zdecydowanie lżejszy od testowanych wcześniej poprzedników, to czuć. Ja tutaj nie będę ich ważył, to chyba akurat ma najmniejsze tak naprawdę znaczenie. No z tyłu informacje odnośnie zasilania. Łopatki, jak widzicie, tutaj są proste, nie ma żadnych dodatkowych elementów aerodynamicznych, żłobień, nic z tych rzeczy, a jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czyli też można powiedzieć standardowo. Czas teraz na produkty firmy AAB. Na początek Black Silent Fan 14, 140 mm konstrukcja. Na opakowaniu również podstawowe parametry techniczne, wymiary standardowe, również prędkość obrotowa na poziomie 1000 rpm, przepływ powietrza na poziomie 61 cfmów, zasilanie maksymalnie 12V. Mamy informację o żywotności łożysk? Nie, nie mamy. Mamy tylko informację o gwarancji dwuletniej, ale jest informacja na przykład o wadze samego wentylatora. Zobaczmy więc, co kryje się w środku, moi drodzy. Wyciągamy sobie wentylator oraz coś tu jeszcze jest. Jakaś naklejka chyba. Tak, dokładnie. Moi drodzy, jeżeli chodzi o akcesoria, to jest naklejka AB. Standardowe elementy montażowe, czyli zwykłe śrubki plus dodatkowo antywibracyjne podkładki. Tutaj białe, tam były czarne do tej pory. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o przewód, tutaj również, jak widzicie, on jest zawiązany. Także nie było żadnych plomb. Jeżeli chodzi o pudełeczko, podpięcie oczywiście 3-pinowe, przewodziki kolorowe. W oplocie ten oplot jest gęstszy niż oplot w wentylatorze Silentium PC. Natomiast on jest wykonany z takiej nietypowej tworzywa siateczki, a
takiego kondomka, bo tak to nazwę. Z tyłu chłodzenie wygląda następująco, wentylator wygląda następująco i tutaj na łopatkach mamy dodatkowe elementy aerodynamiczne i tych łopatek jest przede wszystkim zdecydowanie więcej. Policzmy więc je sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście łopatek. Kolejny wentylator AAB Black Silence 120 mm, z tyłu podstawowe informacje 120 na 120 na 25 mm, 1600 rpmów, taka prędkość obrotowa, przepływ powietrza na poziomie 68 cfmów, co odpowiada ponad 115 m3 na godzinę, zasilanie również 5-12 V i jeżeli chodzi o żywotność, to także mam tylko informację o gwarancji, czyli 2 lata gwarancji. Zobaczmy, co jest w opakowaniu. I czy coś tu jeszcze jest? Tak, słuchajcie moi drodzy, na dole też jest naklejka, o widzicie ją, od AAB, natomiast ona tutaj się dosyć tam mocno dostała, w dół była sprasowana. Jeżeli chodzi o akcesoria montażowe, no to mamy standardzik, czyli śrubki w ilości 4 oraz białe antywibracyjne podkładki. Tutaj przewód również jest oczywiście zaplątany, tradycyjnie. Mamy podpięcie 3-pinowe, kolorowe przewody, oplot dokładnie taki sam jak był w przypadku Black Silence 140 mm. Natomiast on się kończy dosyć daleko, także tutaj jeszcze przewodziki są widoczne. Tutaj już nie mamy żadnych elementów aerodynamicznych na łopatkach. Kolorystyka, jak sami widzicie, czarna i łopatek mamy tutaj pewnie 7 raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dokładnie. Ostatni, moi drodzy, z wentylatorów AAB, czyli BlackJet 120 mm. Mamy na opakowaniu, już producent się chwali tutaj dużym przepływem powietrza na poziomie 170 m3 na godzinę, co odpowiada 97 cfmom. Wymiary standardowe i podobnie tylko informacje odnośnie gwarancji. Nie ma przewidywanego czasu żywotności łożysk. Zobaczmy, co mamy w środku. No tutaj widzę, że będzie prawdopodobnie to samo. Dokładnie, naklejeczka jest i to nawet nie sprasowana, tylko mi się dostała tutaj o pod kartonik. Zobaczcie, elegancko mamy naklejeczkę AB. Jeżeli chodzi o akcesoria, czyli śrubki srebrne, białe antywibracyjne, silikonowe podkładki, no i wentylator, to tutaj również nie ma żadnych zmian praktycznie, czyli 3-pinowe podpięcie, kolorowe przewody, oplot bardzo gęsty, tak samo dosyć daleko zakończony od samego wentylatora. No i tutaj mamy już kolorystykę biało-czarną, wygląda to całkiem ciekawie. No i tutaj pewnie już tych łopatek będzie tyle samo, co w przypadku wcześniej pokazywanego Black Silent Fan. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Dokładnie tyle samo. Jedyny, moi drodzy, wentylator w stawce, który posiada dodatkowo zabezpieczenia, wiemy na pewno, że nie był więc otwierany przez nikogo, to produkt Corsair EF120 LED czerwony. Wziąłem akurat czerwony, bo może mi do obudowy będzie gdzieś pasował. Zobaczmy, jak będzie z jego wydajnością. Jest to edycja cicha. Wentylator standardowy o wymiarach 120 na 120 na 25 mm. Prędkość obrotowa do 1500 rpmów, jeżeli chodzi o wydajność na poziomie 52 cfmów. Natomiast jeżeli chodzi o żywotność, tutaj również takiej informacji nie ma. Natomiast mamy informację odnośnie ciśnienia statycznego, dokładnie w milimetrach słupa wody, tylko na poziomie 0,75 mm. Nie jest to wentylator również dedykowany do chłodzeń procesorów, a typowo do obudów. I tutaj większe znaczenie ma oczywiście przepływ powietrza. Ile tego powietrza będzie do obudowy wtłoczone, a ile nie. Ok, mamy już rozdziewiczone pudełeczko. Słuchajcie, wyciągniemy sobie teraz wentylator wraz z akcesoriami. Czy tutaj coś zostało? Nie, w pudełeczku nic nie zostało. Jeżeli chodzi o akcesoria, można to określić na poziomie standardowym chyba. Chciałem powiedzieć bida z nędzą, ale coś tu jest. Mamy informacje związane z gwarancją na dany produkt i tylko i wyłącznie 4, moi drodzy, zwykłe śrubki. Nie ma żadnych antywibracyjnych gumek i jest to pierwszy, szczerze mówiąc, tak ubogo wyposażony wentylator. Tam chociaż producenci antywibracyjne podkładki dodawali, zachowywali przynajmniej pozory. Mamy dosyć ciekawy wygląd, oczywiście widoczne są diody. Jeżeli chodzi o przewód, nie jest on, jak widzicie, opleciony, ale jest cały czarny. I podpięcie standardowe 3-pinowe, jak to na wentylator do obudowy przystało. Łopatki są transparentne, tak, białe, przeźroczyste. I jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, moi drodzy.
Sprzedam je, drodzy Państwo, ostatni wentylator z stajni Be Quiet Essential Edition, czyli Pure Wings 2 z 20 mm. Można powiedzieć, taki entry level, jeżeli chodzi o opakowanie. Niczym nie różni się od tego, co było w przypadku innych wentylatorów Be Quiet. Mamy tutaj również informacje odnośnie żywotności, 80 tysięcy godzin, wymiary standardowe 120x120x25 mm. Mamy również informację o przepływie powietrza na poziomie około 51 cfm, moi drodzy, i podpięcie oczywiście 3-pinowe, tutaj też żadnej plomby nie ma. Dostajemy się więc do wentylatora, słuchajcie, i tutaj akcesoria są póki co takie same jak w przypadku wentylatora od Corsair. No dokładnie. Nie ma na to dodatkowej informacji o gwarancji, natomiast na wyposażeniu są tylko i wyłącznie 4 śrubki bez podkładek antywibracyjnych, srebrne. Jeżeli chodzi zaś o sam wentylator, podpięcie 3-pinowe, przewód czarny, nieopleciony. I tutaj widać ewidentnie, że jest to seria podstawowa wentylatorów Be Quiet, natomiast łopatki, podobnie jak w przypadku wcześniejszych wentylatorów, są dodatkowo żłobione, także posiadają elementy antywibracyjne. I tych łopatek jest tutaj, moi drodzy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I ostatni wentylator, który będzie testowany w tym pierwszym przeze mnie przeprowadzanym teście wentylatorów, czyli Noctua NFS12B. Na opakowaniu mamy podstawowe informacje o samym produkcie. Bardzo przejrzystą, muszę przyznać, specyfikację techniczną urządzenia. Wymiary standardowe 120x120x25 mm. Jest to wentylator z podpięciem 4-pinowym. Mimo tego, że on ma stosunkowo niskie ciśnienie statyczne, 1,31 mm słupa wody, nie jest to jakiś super wysoki wynik, ale też wyższy niż niektóra konkurencja. Przepływ powietrza, moi drodzy, na poziomie 100 metrów sześciennych na godzinę. Prędkość obrotowa maksymalnie 1200 rpm, żywotność na poziomie 150 tysięcy godzin. Zobaczymy, co Noctua daje. No, dalej. Nie ma też zabezpieczenia, co ciekawe. Natomiast opakowanie dosyć sztywne. Jak wygląda zapakowanie wentylatora. Zobaczmy, co tu mamy za akcesoria. Ok. To jest od samej do dołu. I słuchajcie, no powiem szczerze, że no nic więcej tutaj nie ma. Wyposażenie bardzo podstawowe, zwłaszcza jak na cenę tego wentylatora. 4, moi drodzy, śrubki srebrne, żadnych elementów antywibracyjnych. Przewód natomiast nie jest w żaden sposób składany. Zobaczcie, on jest dookoła w takich miejscach specjalnych przekręcony, przepleciony. No i zobaczmy, co tutaj mamy za wentylatorek. Słuchajcie, przewód długi, podpięcie 4-pinowe. Jedyny wentylator na razie z podpięciem 4-pinowym. Przewody kolorowe. Słuchajcie, no Noctua daje kolorowe przewody, nie wierzę. I oplot. Oplot jest bardzo gęsty, ponieważ to nie jest taka typowa siateczka. Właśnie widzieliście takie oploty w przypadku wentylatorów Silentium PC. No i tutaj szara kolorystyka dominuje, natomiast same łopatki mają na krawędziach elementy aerodynamiczne. One są tutaj w taki dosyć charakterystyczny sposób kształtowane i wyglądają, jakby były łamane. Z tyłu dodatkowo widzicie elementy łożyska, moi drodzy, i łopatek jest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.